Dzień dobry, witam wszystkich. 10 maja 2021. Kontynuujemy Petelkesę. I zaczynamy. Nie kontynuujemy. Zaczynamy. Nowy epizod. Jest to epizod 15. Ponownie mamy tutaj 20 poziomów. I już tutaj... ciekawe połączenie. Nie dość, że mamy Companion Cube, to jeszcze mamy kostkę symetryczną. Lustrzane odbicie. I już widzę, że mogą być z tego niezłe kłopoty. Ta. Ale chyba się powinno udać. Nie, nie udało się jednak. Spróbujmy w takim razie może jakoś inaczej. A na pewno mogę tak zrobić. No, to się może pokomplikować w przyszłości, ale zobaczymy, jak to będzie. Teraz mamy piaski. Jeżeli sobie przypomnę, jak te piaski działają, to tak, to spada. No to super, mamy jeszcze jeden. I mamy tutaj jakby takie przecięcie, ale mamy też, widzę, dwa pola, które można wykorzystać więcej niż raz. No, wypróbujmy to. O, i to jeszcze jest templowanie. To jeszcze jest templowanie. Mój najmniej ulubiony fragment z tej gry powraca. No tak, niezbyt fajnie. Zobaczmy. Czy mogę coś z tym zrobić? No tak, spoko to nie jest zbytnio. O kurde. No jest jakaś konkretna droga, którą tutaj trzeba przejść, ale... Aha, ja, skoro to jest templowanie, to mogę wziąć na raz więcej niż jeden. Oczywiście, że tak. O tym zapomniałem, a to jest przecież prawda. Mogę wziąć jeden, więcej niż jeden. I już się mi zdupczyło to. No tak to nie chciało zadziałać. Teraz jak zrobię krok w górę i później dwa w lewo i w górę jeszcze raz, to też to nie zadziała. Tak samo jak zrobię dwa w lewo tutaj, to też to nie zadziała. Te klocki, z których pościągałem te litery, są możliwe jeszcze raz do wykorzystania. Ale chyba nie ma takiej sytuacji, w której by to było w praktyce możliwe, bo... Bo one są na narożnikach i przez to się wytracają. No, także jest to dosyć, kurde, trudne. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Być może najpierw trzeba pójść do góry, a później zejść na dół. Bo twórca tutaj nie pozostawia nam zbyt dużych możliwości. O, z tym, jak możemy sobie chodzić tutaj. Nie ma tak już, jak już na tym poprzednim, w tym poprzednim epizodzie, gdzie było tylko i wyłącznie stemplowanie, że mogłem sobie dowolnie tą kostką obracać. A po prostu tego nie ma. Tutaj muszę wyjść. I to musi zadziałać od razu. Ale nie działa. Ale nie działa.
jeszcze raz. Chyba nie mogę pójść najpierw na górę, bo jeżeli tak zrobię, to nie będę już mógł zejść później na dół i że tak, żeby z powrotem wyjść na górę. Więc muszę z dołu ściągnąć najpierw. I nie ma to raczej znaczenia, czy będę szedł tutaj bardziej górą, czy bardziej dołem. Wydaje mi się, że tak trzeba to zacząć, ale co dalej? Od Betelgeza zadała mi gwoździa kolejnego. Kolejnego gwoździa dostałem od Betelgezy. Ha. Na pewno nie mogę po to Sharp SS, czy tam B, czy tam Beta pójść najpierw, bo... A może tak jeszcze można? Najpierw po to... Nie, bo już nie wrócę po tego kolca tutaj. To jest problem. Tak samo teraz, muszę najpierw to zabrać, na 100%. Niestety nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Proszę bardzo, niby jestem teraz w tym łatwiejszym epizodzie, a już mam duży problem. Już mam duży problem, naprawdę. No tylko do góry, teraz. Tak, w lewo. O, okej. Wymyśliłem odpowiednią kombinację, udało się. Nie było to takie trudne, ale no nie natrafiłem na tą kombinację w pierwszej chwili, prawda? Popychanie mamy teraz, prądy powietrzne. Które... Co mają nam zrobić? No, na pewno nie tak, to już w tej chwili spieprzyło się. Teraz w prawo. To jest też źle. Ale mogę tak dookoła na przykład zejść. I co? Już? Już. Ten ostatni, ten drugi prąd był do niczego niepotrzebny. Taka zmyła to była. No okej, troszkę odzyskałem tutaj sprawność w przechodzeniu, także może coś z tego będzie. Sprawdźmy to. Tak, to mnie wypchnęło. Teraz mnie wypcha o 2 w dół. Ach, to będzie nieprawidłowe, ale spoko, powinno się to zaraz udać odzyskać. Tak jest. To całkiem... Na automacie się przeszło, o, tak powiem. Teraz tu jest poświęcenie kierunku. I ja mogę tutaj poświęcić tylko i wyłącznie kierunek w lewo. A to oznacza, że w takim razie muszę się poruszać w prawo, żeby przejść to. To jest w miarę też oczywiste i też automatyczne. A na tej mapie jestem od razu połączony z Companion Cube'em i od razu muszę poświęcić kierunek. I to muszę poświęcić taki kierunek, żeby mi ta kostka nie spadła w przepaść, czyli chyba mogę tylko ten. No ale teraz nie przejdę. Ha. W górę też nie mogę poświęcić. Zatem wydaje mi się, że ja muszę się na tym położyć, a nie stanąć na tym. Czyli trzeba tutaj zmienić pozycję. O właśnie, tak. I teraz jeżeli spróbuję poświęcić kierunek jakiś inny, na przykład w dół, to powinno być już dobrze. Tak jest. I poziom 7.
Zobaczymy, czy uda mi się zrobić go jeszcze w tym odcinku. Dostałem ducha. I ten duch to jest chyba też akcja na stemplowanie, prawda? Ło, to jest. Zaraz, bo to znowu tutaj jest to mieszanie takie w głowie, że trzeba sobie wyobrazić, że ten duch będzie szedł jak kostka główna, a nie ta kamienna. Dlatego też będzie ten ruchy powtarzał. Dlatego też ten duch najpierw tutaj idzie w dół. Czemu on idzie w dół właśnie? Nie, w lewo. Dobra. To na pewno nie załatwi sprawy, to za proste by było. Leś mi tutaj dał zagadkę. Gościu. Dobra. A przede wszystkim będzie trzeba tak tym zagrać, żeby to jeszcze na końcu stanęło na tym kole zębatym i zatwierdziło im przejście z tego poziomu, tak? Czyli jakoś na przykład tak, lewo. O. I teraz, jak sobie odbijemy ten tutaj znaczek, muszę sobie to teraz to wyobrażać, a to właśnie jest dla mnie trudne. Odbiję sobie ten znaczek i teraz on jest z przodu, znaczy do góry, na tej ścianie, która jest do góry wysunięta, na północ, może tak powiem, o. Teraz jest do góry. Teraz jest na wschód. Dalej jest na wschód. I do góry. Na południe. Na południe. I do góry. A ma być na dole. Na zachód. I do góry. I na północ. I w ten sposób do niczego nie dochodzę. Oczami wyobraźni cały czas widzę, gdzie jest ten symbol, a on się nie chce na dół położyć. Teraz się położył na dół. O, tak. Położył się na dół. No zobaczmy, czy to wystarczy. Kurde! Cholera jasna. Ma być tak, to ma być na końcu. Teraz tak. Zbieramy symbol. Na górę ten symbol przekładamy. I znowu jest na górze. To nie jest dobrze. Teraz jest na dole. Tak. I teraz jest na dole. Okej. Okay, no to spróbujemy. Tylko lewo, prawo. Tylko lewo, prawo robić cały czas. Świetnie. I teraz koło zębate. Udało się. Ciężkie, ale okej, okay, może być. Ja jeszcze nie narzekam, tym bardziej, że jest pewne zróżnicowanie w tych poziomach, co pozwala mi troszkę tutaj złapać oddechu pomiędzy tymi najgorszymi dla mnie zagadkami, najtrudniejszymi. To mam oczywiście na myśli ze stemplowaniem. Zobaczymy, jak będzie szło w następnym odcinku.